Witajcie serdecznie. Ja nazywam się Rafał Grodzki i jesteśmy tutaj z przyjaciółmi, jestem z żoną, z naszą przyjaciółką. Jesteśmy ludźmi, którzy prawdziwie poznali Jezusa. Jesteśmy ludźmi, którzy poznali Go osobiście. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, ponieważ to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, jest tak ważnym i potężnym dziełem, że trzeba o tym mówić. Trzeba mówić prawdę. A prawdą jest to, bo każdy w tym kraju wychowany jest w jakiejś religii. Każdy w tym kraju mówi, że wierzy w Boga. Ale co to znaczy wierzyć? W Słowie Bożym jest napisane, że demony też wierzą, drżą. Przyjaciele, sens w tym wszystkim i w tej wierze jest właściwie taki, że chodzi o Jezusa. A o co chodzi dokładnie? Chodzi o to, że jeśli doszła do Ciebie informacja, że Jezus Chrystus 2000 lat temu wziął na siebie Twój grzech, wziął wszystkie Twoje grzechy na siebie i poniósł karę za Ciebie. Jeśli do Ciebie dochodzi ta informacja, to od Ciebie teraz zależy, co Ty robisz z tą informacją. I w wierze chodzi o to, że kiedy do człowieka dochodzą te słowa o Jezusie, człowiek w swoim sercu podejmuje decyzję. Tak, ja Ci wierzę, Jezusie. Ja Ci dziękuję za to, co zrobiłeś na krzyżu Golgoty. Ja jestem wdzięczny za to, co zrobiłeś. Właśnie o to w tej wierze chodzi. Chodzi o wdzięczność. Chodzi o to, że człowiek, kiedy otworzy serce na to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu, uwierzy w to, w swoim sercu, wyznał ustami, będzie zbawiony. Religia od małego uczy ludzi różnych głupich rzeczy, nie mających nic wspólnego z krzyżem Golgoty i z prawdziwą wdzięcznością. Religia mówi ci, że musisz sobie zapomnieć, że musisz wypełniać jakieś sakramenty. To mówi religia. Ale prawda jest taka, że każdy człowiek zostanie skonfrontowany z tym, co zrobił z dziełem krzyża Golgoty. Każdy człowiek po śmierci zostanie skonfrontowany z tym, co zrobił z informacją o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. A wierzę, że to jest tak prosta rzecz, a jeszcze bardziej prostą rzeczą jest zostać zbawiony. A zbawienie jest z łaski, czyli niezasłużonej Bożej przychylności. Przez wiarę, którą Ty uwolnisz to. Dlatego jeszcze dzisiaj mówię Tobie, odrzuć wszelkie martwe uczynki, bo żadne chodzenie do kościoła, żadne Twoje dobre uczynki, one nie mają żadnego wpływu na to, czy Ty będziesz zbawiony. Jedyny wpływ na to, czy Ty będziesz zbawiony, ma to, czy uwierzysz w to, co zrobi Jezus i staniesz się już na zawsze wdzięczny. Wtedy się stajesz zbawiony. Jezus Chrystus poniósł również wszelką chorobę na krzyżu Golgoty. Jeżeli dzisiaj jesteś chory, to ja Ci mówię, że 2000 lat temu Jezus Chrystus przyjdzie do krzyża każdą chorobę. Jeśli chcesz być uzdrowiony, możesz tutaj przyjść do nas. Pomodlimy się o Ciebie. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź. Amen.